Dzień dobry, moje kochane dzieci. Witam was w mojej krainie bajek dziadka Bogusia w Görlitz. Wyobraźcie sobie, że otrzymałem przepiękną, kolorową książkę pod tytułem Bajki na dobranoc. Antologia charytatywna. Książka jest dedykowana onkoludkom, małym bohaterom, którzy stawiają czoła chorobom nowotworowym. Jest to przepiękna książka, gdzie znajdziemy wiersze rymowane, tak zwane wiersze białe i opowiadania na dobranoc. Na przykład zarecytuję wam jeden wiersz Magdaleny Kapuścińskiej, Diabełek. Jestem ciotką Anastazji, biegle władam każdym piórem i tak myślę przy okazji spisać cechy jej natury. Tak więc oto dziewczę miłe, urodzone w dzień poezji, nosi w sobie wielką siłę, aby piękne wiersze klecić. Żyje w nieustannym ruchu, tak też karmi swój intelekt, wyskakuje z każdych butów, przez dzień cały wciąż szaleje. Ona budzi świat do życia, gdy ten leci na rezerwie, nawet jej prababcia Krysia dostawała od niej nerwy. Recytuje wiersze brzydkie, stroi miny, stroi foszki, dziadkom ciągle płata figle, w nosie swym hoduje muszki. Babcia się za głowę łapie. Dziecko drogie, krzyczy na głos, nie skaczemy po kanapie. Proszę, nie rób babci na złość. Wciąż się modli nad obiadem, dziadek włosy z głowy rwie i choć mały jest z niej diabeł, trudno wprost nie kochać jej. Wszystkiego najlepszego, moje dzieci. I jak możecie, to poproście swoich rodziców, aby nabyli taką książkę i żeby czytali wam przed snem. Do zobaczenia, moje kochane dzieci. Zapraszam was ponownie do mojej krainy bajek u dziadka Boga.